bramki w pierwszych minutach. Piast pewnie będzie starał się atakować, no i ciekawe tylko, co z tego wszystkiego wyjdzie, jeśli chodzi o zespół Piasta. Piast gra u siebie jako gospodarz, będzie starał się na pewno atakować od samego początku. Zresztą widzimy po ustawieniu Podgórski, który praktycznie całe swoje piłkarskie życie grał w linii pomocy albo w ataku. Dzisiaj na prawej stronie on będzie miał na pewno zadanie włączenia się do akcji ofensywnej. Sławek Szary to też jest zawodnik, który bardzo często podłącza się do akcji ofensywnych. Taktyka jest jasna i klarowna. Atak, atak. Natomiast Zagłębie ma też atuty, żeby wyprowadzić szybką kontrę. Jakub Szmatuła teraz akurat na naszych ekranach. On występował w drużynie Zagłębia Lubin, ale nigdy jakoś nie mógł przebić się do tego podstawowego składu w ciągu 3 sezonów. Zaledwie 9 spotkań w drużynie Zagłębia. To też dla niego szczególny mecz. No a na ławce rezerwowych lubińskiego klubu dzisiaj Wojciech Kędziora, który tu przez 5 sezonów był zawodnikiem gliwickiego Piasta. No też grał tutaj na każdej niemal pozycji jako obrońca, jako pomocnik, jako napastnik. No w Zagłębiu Lubin już występuje na pozycji napastnika po ciężkiej kontuzji, wraca do formy, no i oby dane mu było kontynuować sportową karierę. Sędzia Radziszewski już daje sygnał do rozpoczęcia gry. Na środku boiska był Ilian Micanski, był Michał Goliński. Rozpoczynają piłkarze Zagłębia. Hanzel na lewej stronie, Fernando Diniz zastępuje tam zawodnika z Zimbabwe, Kostę Namoinesu, który występował właśnie jako lewy obrońca w pierwszych dwóch meczach. Diniz grał wtedy jako taki defensywny pomocnik. Niz od rzutu z autu, Podgórski, Świerczewski. Wszystko w stronę oczywiście Iliana Micanskiego. Liczą na jego skuteczność lubinianie, bez dwóch zdań. On strzelał bardzo dużo bramek w rozgrywkach pierwszej ligi. No i teraz mówiło się o tym, że miał grać nawet z numerem 26, bo tyle podobno założył sobie, że strzeli goli w Ekstraklasie. No ale na razie ten dorobek, nazwijmy to zerowy, no taki po prostu jest. Micanski też dał się wcześniej dobrze, z dobrej strony się pokazał w Amice. Kolejna akcja Zagłębia. Jest Goliński, jest teraz Ilian Micanski. Może być dobra okazja dla Lubinian. Zaraz na początku meczu Micanski, odegranie do Kolendowicza. No i interwencja Szmatuły. Jeszcze piłka teraz dopiero opuściła boisko. Od własnej bramki rozpocznie Jakub Szmatuła. Bardzo dobre uderzenie Kolendowicza i to z prawej nogi, a wiemy, że to jest zawodnik, który preferuje lewą nogę. Bardzo dobre uderzenie w krótki słupek. Świetnie jednak Szmatuła kapitalnie obronił to. No, Szmatuła chyba też nie chciał ryzykować łapania piłki, no ale najważniejsze, że ta interwencja okazała się skuteczna. Gdyby próbował Kolendowicz po długim słupku, na pewno Szmatuła by miał o wiele większe problemy. Kolejna akcja Zagłębia, znów Kolendowicz, jest Kajado w środku. Kolendowicz, świetna akcja, ale znów wszystko kończy się na dobrze interweniującym Szmatule, chociaż teraz zabrakło chyba siły, precyzji w tym ostatnim elemencie, czyli w dośrodkowaniu. A spodziewaliśmy się, że to Piast ruszy właśnie od początku, tak, a teraz powiedzieć. Zagłębie szaleje praktycznie. Druga minuta, świetna akcja Kolendowicza, ograł w prosty sposób Glika, ale jeszcze miał wchodzić, jeszcze miał szukać i dokładnie dogrywać ostatnią piłkę. Lekkie przeziębienie Kolendowicza. On nie występował też od pierwszych minut w żadnym z tych dwóch właśnie pierwszych spotkań drużyny z Lubina. Teraz gotowy do gry. No i widać, że chce pokazać trenerowi Lesiakowi, że warto na niego stawiać. No na razie niewiele dobrego możemy powiedzieć o drużynie Piasta Gliwice. Proszę bardzo, kolejna akcja Zagłębia. Kajado, dośrodkowanie. Jeszcze zamyka akcję Kolendowicz. No i po raz trzeci w ciągu chyba 100 sekund zatrudniony Jakub Szmatuła przez Kolendowicza. Chwalimy, chwalimy. Musimy chwalić. Kajado, świetne przyspieszenie. Dobre dośrodkowanie. Kolendowicz troszkę spóźniony na zamknięcie, ale jeszcze do tej piłki doszedł. Widzieliśmy kolejne uderzenie Kolendowicza w tak krótkim okresie czasu. I znów Zagłębie. Diniz. Jest Micanski, obok niego Kowalski. Jest tam także Podgórski. A jeśli chodzi o Podgórskiego, to akurat taka ciekawostka. 2 lata temu chcieli go sprowadzić właśnie działacze Zagłębia Lubin. Oferowali za tego piłkarza 400 tysięcy złotych. To okazało się za mało dla przedstawicieli Piasta. No i Podgórski w Piaście został aż do tej pory. Bardzo ciekawy, dobry zawodnik, rzeczywiście spisywał się swego czasu bardzo ciekawie. Zagłębie było nim mocno zainteresowane. Teraz wraca do składu, wraca do formy. Ale tak, jak wspomniałeś, mógł być
piłkarzem Zagłębia Lubin. Czekamy na dobrą akcję Piasta. Smektała z prawej strony, obok niego Diniz, w środku Gamla. Smektała jednak wycofuje piłkę do Podgórskiego. Gamla, obok niego jest Goliński. Gamla utrzymuje się przy piłce. No, on pod nieobecność Kaszowskiego, dziś kapitanem drużyny Gliwickiego Piasta. No i może wreszcie dadzą trochę Gliwiczanie odpocząć formacji defensywnej. To bo te pierwsze sekundy, pierwsze minuty zdecydowanie jednak do Zagłębia. Zdecydowanie do Zagłębia. Ostry atak od pierwszych minut Zagłębia, ale teraz widzimy Piast, Gamla. Gamla, dobra okazja, chciał uderzać na bramkę, ale ten strzał zablokowany do spółki przez Golińskiego i Dinisa. Szary. Też tu nie popełnił błędu, podobnie jak Kocot. Kto opanuje piłkę? Czyni to Chylaszek. Muszalik. Gamla, jeszcze raz Muszalik, ale tu już zabrakło dokładności, wmieszał się w to wszystko Hanzel. Micanski, faulowany przez Glika. Jeszcze raz mamy ten faul Glika na Ilianie Micanskim. I od rzutu wolnego rozpoczną Lubinianie. Z takiej odległości Michał Goliński potrafi dokładnie zagrać piłkę w pole karne, chociaż tam akurat tylko Micanski, to będzie krótkie rozegranie ze Świerczewskim. No spodziewałem się, że jednak będzie dośrodkowanie. Goliński przecież znany jest z tego, że potrafi świetnie dograć piłkę. Jednak zdecydował się na inne rozegranie tego stałego fragmentu gry. Znalazł ładnie Kolendowicza. Kolendowicz od razu bez zastanowienia w pole karne. Jeszcze jest Hanzel. No i rzut rożny dla drużyny Zagłębia. Strzelał właśnie Łukasz Hanzel. No a Jakub Szmatuła, nic dziwnego, Janku, że mobilizuje swoich kolegów z obrony, bo oni dopuszczają, tak jakby jeszcze zostali gdzieś w szatni Zagłębie, do stwarzania naprawdę ciekawych sytuacji. No nie dziwimy się jego niepokojowi z tych pierwszych fragmentach gry. Goliński, rzut rożny, to może być dobra okazja. W polu karnym wysocy rośli zawodnicy Zagłębia. No i proszę, i ta piłka wybita z linii bramkowej, ależ niewiele zabrakło, żeby Muszalik, Zagłębie w szóstej minucie objęło prowadzenie. No może to będzie jakiś wstrząs dla zespołu Piasta, no bo powiem szczerze, że w tych 6 minutach chyba już na tego gola akurat Zagłębie zasłużyło. Hanzel. Teraz jest Kocot. Kajado. Kolejna akcja dynamicznego Portugalczyka. Kajado, jest Micanski, no ale zatrzymany Kajado dobrze przez Glika. Chylaszek. Ruszył prawą stroną dynamiczny Smektała, ale Diniz bez żadnego ryzyka wybił piłkę poza linię boczną. Smektała dał się poznać jako ciekawy zawodnik. Rozpoczął jako napastnik. W ostatnich meczach był takim cofniętym napastnikiem. Dzisiaj na prawej stronie zobaczymy, jak będzie sobie radził właśnie na tej pozycji. Dziś w rolę Smektały, tą nominalną przynajmniej, wciela się Kamil Wilczek. Zobaczymy, jak on będzie sobie radził jako taki zawodnik między linią pomocy a Sebastianem Olszarem. Znów dośrodkowanie, teraz ze strony Piasta, no ale nie było tam żadnego z piłkarzy klubu z Gliwic. Spokojnie kontrolował lot tej piłki Przemysław Kocet. Jeszcze raz to dośrodkowanie z rzutu rożnego, to była naprawdę dobra okazja i tam znalazł się, proszę bardzo, jeszcze raz, Janku, mamy to dośrodkowanie. Świerczewski głuskował i Muszalik wybija piłkę z linii autor. Ależ mogło to być wejście smoka Piotra Świerczewskiego do drużyny KGHM Zagłębia Lubin. No, bramka bodajże w 6 minucie byłaby tu fantastycznym początkiem przygody doświadczonego Świerczewskiego w lubińskiej zespole. No jak najbardziej. Dzisiaj debiutuje w drużynie z Zagłębia i od razu na początku miał dobrą okazję do strzelenia bramki. No całe szczęście dla Piasta, że Muszalik stał tam, gdzie powinien stać zawodnik asekurujący bramkarza. Micanski i Glik od rzutu z autu rozpoczną Lubinianie. No dziwi nas ta apatia troszeczkę drużyny Piasta. To jak łatwo Zagłębie narzuciło swój styl gry zawodnikom z Gliwic, to jak łatwo sobie z tym wszystkim radzą. Znów Lubinianie.
Dinis w pole karne, jest Kajado, jest Micanski, ależ będzie okazja, Micanski! 1-0 dla Zagłębia Lubin! 9 minuta, ależ zwlekali tutaj z interwencją zawodnicy Piasta Gliwice. No ależ dobrze rozpoczyna się to wszystko dla Zagłębia i ten list pola karnego. Powiedzieliśmy przed meczem, że Micanski pokaże, że potrafi strzelać bramki. No teraz myślę, że Janku, przeanalizujmy to jeszcze raz, jak najbardziej zasłużona bramka dla Zagłębia. To, co powiedziałeś, ja też mówiłem to przed meczem, że ten zawodnik będzie strzelał bramki, bo jego piłka szuka. Popatrzmy, trochę to było przypadku na początku, ale świetne zgranie i Micański w sytuacji 1-1 bez problemów umieszcza piłkę w siatce. Tutaj Kowalski też tak daleko odsunięty od Micańskiego, tam Kajado wziął udział też w tej akcji, a to już akurat finalizacja sama, 9 minuta. Aleksander Ptak teraz spokojnie, daleko sprzed własnej bramki. No i Piast musi wziąć się w garść, bo te pierwsze 10 minut to 10 minut gry jednego zespołu. Tak chyba też możemy to określić. Bezspornie. Piast praktycznie raz podszedł pod pole karne. Nie stworzył sobie żadnej sytuacji. Te 10 minut to dominacja piłkarzy z Zagłębia Lubin. Jest Hanzel, no ale dobry powrót Chylaszka, zagranie do Glika. No to musi być jakieś ostrzeżenie. Dziwi nas tylko trochę to, że już ten strzał głową Świerczewskiego, wybicie piłki z linii bramkowej, nie było takim należytym ostrzeżeniem. Tak jakby, no nie wiem, może ta pora, może ta temperatura źle podziałała na zespół Piasta. Jest za gorąco, może bardziej piknik i festyn niż mecz piłkarski. Obie drużyny zdawały sobie sprawę, że nie mają punktów i muszą szukać w tym spotkaniu wszystkich swoich najlepszych atutów, wszystkich najlepszych wartości, jakie mają. Ale Zagłębie z dużą wiarą wyszło, z dużą wiarą zwycięstwo. Natomiast Piast znany z tego, że potrafi walczyć od samego początku o każdą piłkę, tu jest schowany i na razie bezradny. Podoba nam się na razie na pewno też gra bocznych pomocników Zagłębia, bo Kajado z Kolendowiczem robią dużo zamieszania. Teraz Goliński, ale świetne zachowanie Kowalskiego, to mu trzeba oddać. Nie odpuszcza jednak Piotr Świerczewski, w swoim stylu wywalczył piłkę. Kolendowicz, znów Świerczewski, Dinis, Kocot. No, ale to się świetnie spotkanie ułożyło dla Lubinia. No oni teraz nie muszą już atakować, oni teraz mogą koncentrować się na rozbijaniu ataków rywala, no i próbowaniu kontrataków z wykorzystaniem chociażby właśnie tak jak teraz mieli to w planach Kolendowicza. Dodaliśmy próbę diagonalnego podania, jednak minimalnie niecelną. Teraz Muszalik bardzo ładnie do Smektały. W polu karnym jest Oszar, jest Wilczek, ale dobrze interweniuje Michał Stasiak. Smektała bardzo dobrze obrócił się z piłką, szukał Olszara. Oglądaliśmy, dobrze ustawieni obrońcy. Jest Kajado, jest z prawej strony Micanski, indywidualna akcja Kajado. Aj, jak to zepsuł, jak zepsuł finalizację tej akcji. Tam można było chyba jeszcze poszukać Kolendowicza, albo dokładniej uderzyć. Miał czas, kapitalnie wszedł do środka, minął dwóch zawodników i rzeczywiście to, co mówisz, powinien jeszcze dalej poprowadzić piłkę w kierunku bramki. Miał wtedy możliwość albo strzału, albo wybór podania do wolnego Kolendowicza. A może zażartuję, że Kajado im dalej od bramki, tym lepiej strzela. Popatrz, 4 strzały celne Zagłębia, 3 niecelne, a Piast 0 strzałów na bramkę. No, jeżeli się nie oddaje żadnego strzału przez 13 minut, a pozwala się rywalowi na oddanie 7 strzałów, no to nic dziwnego, że się przegrywa. Wracając do Kajado, oczywiście mówisz, że wracasz do tej bramki z spotkaniu z Wisłą. Trzeba tutaj pochwalić go, bo on widział, że bramkarz wyszedł, strzał z ponad 40 metrów, okazał się skutecznym. Oczywiście Pawełek ma tutaj też winę przy tej bramce, ale ten chłopak nie boi się uderzać na bramkę. No, Kajado był swego czasu gwiazdą jako młody chłopak w drugiej drużynie Sportingu Lizbona. Potem nieco obniżył loty, no ale najważniejsze, że teraz znów zaczyna dobrze grać Chylaszek. Ale tu za mało wiary było w tym dośrodkowaniu, żeby coś się po prostu zdziałać. A Zagłębie swoje. Goliński, już Micanski rusza też prawą stroną. Kajado, będzie kolejna dobra okazja dla Lubinian. Kajado w polu karnym, wycofanie, Goliński. Ach, jakżeż niewiarygodnie nie trafił w piłkę. No, prawa noga się kłania na prawą nogę. Kajado chyba jeszcze tak dokładnie nie wie, na którą Golina chce dograną piłkę, na którą nogę chce. Ale to była bardzo, bardzo naprawdę dynamiczna, fajna akcja. Rozprowadził ją Świerczewski. To on podawał do Kajado
I te podanie bardzo przytomne do tyłu. No, chwalimy Zagłębie, ale naprawdę... Ale mamy podstawy tutaj, absolutnie. Bardzo dobry początek spotkania w wykonaniu. Piłkarze z Lubina dominują na boisku, panują. Przypominam sobie nawet mecz 2 tygodnie temu, kiedy tutaj Piast na inaugurację grał z poznańskim Lechem. Przegrał to spotkanie 1-3. No ale po pierwszej połowie był remis 0-0 i był to mecz w miarę wyrównany. Teraz na razie absolutna dominacja Lubinia. Kocot. Jasiński. No dużo mieli sobie do zarzucenia lubińscy środkowi obrońcy. W meczu z Legią samobójcza bramka Kapiasa, w meczu z Wisłą samobójcza bramka Jasińskiego. Teraz może ten powrót akurat Michała Stasiaka, jeśli chodzi o Zagłębie, no on spowoduje, że ten zespół w obronie zacznie grać się pewniej. No a może czymś wreszcie zaskoczy nas Piast. Wilczek na prawą stronę do Smektały, obok niego jest Dinis. Smektała, no wydawało się, że mógł już wyjechać z piłką poza linię boczną boiska, ale ostatecznie arbiter nakazał grać dalej. A teraz faul Jasińskiego, no i będzie pierwsza dobra okazja, bo z takiej odległości z rzutu wolnego można pokusić się o uderzenie, zwłaszcza że podbiega tam już Mariusz Muszalik, a on to potrafi. Mariusz na pewno potrafi wykorzystać stały fragment gry, potrafi dobrze dograć, strzelić też bezpośrednio. Jest to zawodnik szalenie doświadczony, ale on ćwiczy stałe fragmenty gry, zawsze zostawał po treningach i na pewno też to robi teraz w Piaście. Jest także Chylaszek, który może uderzać właśnie lewą nogą. I wcale nie zdziwiłbym się, gdyby to było jednak takie rozwiązanie. Muszalik to bardziej zawodnik prawonożny, który mógłby wrzucać piłkę w pole karne. I myślę, że tak to może wyglądać. Jeżeli Muszalik to bardziej dośrodkowanie, jeżeli Chylaszek, no to strzał na bramkę Aleksandra Ptaka. 16. minuta meczu. Szansa na zdobycie gola przez zespół Piasta. Chylaszek, Ptak, fantastyczny. Jednak mówimy o Muszaliku, ale strzał Chylaszka bardzo też dobry. Świetna obrona Ptaka. Ta piłka szła praktycznie w światło bramki. Rzut rożny, pierwszy rzut rożny dla gliwickiego Piasta. Na pewno należy pochwalić bramkarza Zagłębia za tę interwencję. On praktycznie bezrobotny przez pierwszy kwadrans. Teraz dośrodkowanie w pole karne. Znów mogło być groźnie, ale jednak Ptak rozpocznie od bramki. Kto może w drużynie Piasta, Janku, wziąć teraz na siebie tu jeszcze raz ta sytuacja, po której Kamil Glik strzelał niecelnie. Kto powinien wziąć ten ciężar gry na siebie? Kto może krzyknąć na ten zespół? Nie ma Kaszowskiego. No i na pewno bardzo doświadczony Gamla, na pewno Muszalik, no bo trzeba tą drużyną wstrząsnąć w jakiś sposób. Paweł Gabla jest nie na darmo kapitanem, no oczywiście, jak nie ma Kaszowskiego. To jest zawodnik, który jakby nie kontuzja, to od niego trener, każdy trener, który prowadzi Piasta Gliwice, rozpoczynałby ustawienie zespołu. On może nie jest jeszcze w największej formie, ale to jest szalenie doświadczony zawodnik, który też potrafi podpowiedzieć, krzyknąć. Słabo rozpoczęła druga linia Piasta i tutaj i Wilczek jest kompletnie niewidoczny. To samo dotyczy Muszalika. Momentami tylko pokazuje się Gamla. No ale teraz już mamy taki chyba moment gry, kiedy Piast nieco się otrząsnął. Wilczek! No i jest go! O nie! Mogę go zawsze tak krytykować po tych pierwszych minutach. No kapitalnie, no niewidoczny przez tą pierwszą fazę spotkania Wilczek. Piękne uderzenie, ale czy Ptak nie popełnił tutaj błędu? Na pewno tak. Błąd popełnili obrońcy Zagłębia, bo byli bardzo daleko od Wilczka. Zobaczmy to jeszcze raz. I pewnie też ten strzał był uderzeniem do obrony. To było 25 metrów od bramki. Mocno uderzona piłka. Przełamała chyba ręce Ptakowi. No i kapitalnie wpadła do siatki. Jakaż piłka nożna jest nieprzewidywalna. Ale mimo wszystko oczywiście błąd obrony, bo Kocot powinien wcześniej podejść. To w jego strefie był Kamil. Strzał bardzo mocny, silny, ale Ptak też nie jest bez winy tutaj przy obronie tego uderzenia. Wtedy, kiedy nic nie wskazywało na to, że Piast strzeli wyrównującego gola, kiedy te pierwsze minuty były zdecydowanie na korzyść Zagłębia. No a teraz to z tego psychologicznego punktu widzenia łatwiej będzie grało się właśnie Piastowi. To Gliwiczanie doprowadzili do wyrównania. To oni będą pewnie szukać kolejnych swoich szans, bo ta lubińska maszynka, która nieźle funkcjonowała w pierwszych minutach, no teraz jakby straciła nieco ze swojej wartości. Dlatego jak się ma tak dobry początek meczu,
prowadzi się 1-0, dyktuje się warunki, trzeba być bardzo czujny, żeby nie doprowadzić właśnie do takiej sytuacji. Nic praktycznie się nie działo, Zagłębie kontrolowało przebieg spotkania, jeden strzał i już jest coś innego. To teraz Piast dostanie adrenaliny i będzie o wiele bardziej czujny, bardziej zdeterminowany w swoich poczynaniach. Ale wydaje mi się, że przed nami kolejne ciekawe minuty, bo tu ten remis 1-1 absolutnie nikogo nie będzie zadowalał. Tu zarówno jeden, jak i drugi zespół będzie starał się zrobić wszystko, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, a to tylko dobrze dla widowiska. Kajado faulowany przez Szarek. Ostre wejście Sławka Szarego. On widzi, że na początku spotkania ma problemy z bardzo szybkim, zwrotnym Kajado, dlatego już teraz nie pozwoli mu na to, żeby przyjął piłkę. Nicanski świetnie znalazł Kolędowicza, no to musi być żółta kartka. Za takie zagranie Podgórskiego absolutnie musi być żółta kartka. I tak też decyduje arbiter, pan Artur Radziszewski. I Podgórski, mówiliśmy, że to jest praktycznie jego debiut na tej pozycji. On często ma tam problemy, teraz ratuje się, łapiąc za koszulkę, słusznie został ukarany żółtą kartką, a wcześniej to jego stroną było. Trzy faule piłkarzy Zagłębia do tej pory, jedna ta żółta kartka. No a dzisiaj dodatkowym takim czynnikiem jest wysoka forma Kolędowicza. To jest trudny rywal na pewno dla Podgórskiego. Kolędowicz znany jest z olbrzymiej szybkości. Może dlatego trener też wystawił Podgórskiego, bo Podgórski dysponuje tak samo bardzo dobrą motoryką. Ale to nie tylko motoryka jest ważna. Ważne są też umiejętności gry 1-1 w defensywie. Rzut wolny Hanzel, ale dobrze interweniuje Kamil Glik. Za nisko uderzona piłka. Za nisko uderzona zdecydowanie piłka przez Hanzela. Stasiak. Kocot. Wznowił już treningi po tej potwornej kontuzji Grzegorz Bartczak, który jeszcze doznał jej w rundzie jesiennej rozgrywek drugiej ligi. To był taki podstawowy prawy obrońca Zagłębia, zresztą grający także dwa mecze w reprezentacji Polski. No i wszyscy w Lubinie mocno trzymają kciuki za jego szybki powrót na boisko, ale wiadomo, że niczego tu nie wolno przyspieszać. Zresztą w Piaście wszyscy też czekają, kiedy wróci Bojarski po równie, po pechowym urazie, jakiego doznał de facto już poza boiskiem. A teraz Wilczek, starcie ze Świerczewskim. Arbiter dopatrzył się tam przewinienia. Tak, jak ważni są zmiennicy w każdej drużynie, bo co by nie powiedzieć, i Barczak, i Bojarski to są znani piłkarze w naszej lidze, znane nazwiska. Tu zawodnik, który świetnie gra w defensywie, świetnie potrafi też się podłączyć, dobry, naprawdę doświadczony zawodnik, a Bojarski, taki figlarz, który potrafi wygrać pojedynek jeden, oczywiście, piłkarski figlarz. Szczególnie w akcjach ofensywnych Bojar potrafi bardzo dużo. Na pewno trener Fonarach czeka kiedy Bojar wróci do zespołu. Diniz i Kajado, portugalska akcja Zagłębia. Kajado opanował piłkę, chociaż wcale ona nie była taka łatwa. Jest Szary, ale Kajado znalazł Golińskiego. Teraz znalazł też po lewej stronie Roberta Kolędowicza. Może być groźnie pod bramką Szmatuły. Micanski ponad bramką. Kolejna bardzo, bardzo fajna akcja piłkarzy Zagłębia. Kajado minął, znowu wszedł do środka, przegrał piłkę na drugą stronę i Kolędowicz spokojnie popatrzył, szukał znowu Micanskiego. Ile tu miał czasu Kolędowicz na to, żeby dokładnie dośrodkować piłkę. Tam nie było żadnego z obrońców Piasta Gliwice. No, szczególnie Tomka Podgórskiego. Nie klei mu się ta gra, nie układa mu się ta gra na tej prawej obronie. Nie potrafi się ustawić i robi tam sporo błędów w tym fazie spotkania. Jak tak to będzie dalej wyglądało, to niewykluczone, że trener Dariusz Fornalak wróci do ustawienia z Maciejem Michniewiczem, który normalnie grał jako lewy obrońca w Piaście, no a po przyjściu Szarego przesunięty na prawą stronę obrony. Tak grał w meczu z Lechem Poznań właśnie. Stasiek. Jest Kocot. Ale tu już zabrakło dokładności. Glik poradził sobie z Micanskim, ale już nie dał rady Kajado. Muszalik. Piłkarskie kółeczko i znalazł Smektałę. Olszar. Teraz chyba będzie 1-1 w żółtych kartkach. Wydaje mi się, że Piotr Świerczewski za moment też obejrzy żółty kartonik. No i tak się właśnie dzieje. I mimo wszystko
mimo wszystko zasłużenie, chyba Piotrek za późno wystawił nogę i był faul. Popatrzmy jeszcze raz. No to już uciekał de facto Onszar. Z tyłu podcięcie, tutaj nie ma nawet o czym mówić. Nie musimy tego chyba komentować. Możemy tylko zgodzić się absolutnie z decyzją arbitra tego meczu. No i znów dobrze znana dwójka, czyli Chylaszek i Muszalik przy piłce. No Muszalik jest decydentem, kto będzie egzekwował stały fragment gry, ale widać, że tutaj Chylaszek dzisiaj czuje się dobrze. Z odległość co najmniej 40 metrów. No ja myślę, że raczej wrzutka w pole karne. Tam jest Gamla, tam jest Smektała, tam jest także Kowalski. No i poszkodowany Łukasz Jasiński tam na Kowalski. Skoczył na obrońcę Zagłębia Lubin. Dobre dośrodkowanie w takim narożnik 5 metrów, ale faul na Jasińskim. No ten środek obrony Zagłębia to miała być dwójka Stasiak Sretenowicz. Tutaj Łukasz Jasiński czy Szymon Kapias mieli dopiero wchodzić z ławki, ewentualnie wspomagać ten środek defensywy. No ale to wszystko pokrzyżowało się mocno trenerowi Lesiakowi. Najpierw kontuzja Stasiaka. W pierwszym meczu grał Sretenowicz właśnie z Jasińskim, w drugim również, ale no Sreten doznał urazu, który wyklucza go z gry w tej rundzie, a na tę rundę był właśnie wypożyczony do zespołu Zagłębia Lubin. Jasiński do Kajado, ale dobrze, czujnie Sławomir Szary. Chylaszek. Gamla. Glik. No taki moment chyba, Janku, stagnacji, szukania znów optymalnej dyspozycji, czy tego rytmu meczowego przez jeden i drugi zespół. Dobre zagranie, znów jest Micanski, Micanski do Golińskiego, Goliński, ale się do końca, świetnie, skutecznie Glik. Glik popsuł tą akcję, niecelne, ale już myślałem, że jest świetne podanie, szybko zmieniają się nam akcje, ale naprawił, wracam wcześniej, naprawił swój błąd oczywiście Kamil Glik. Kapitalnie Micański próbował jeszcze Golińskiego znaleźć, ustawił mu właściwie piłkę na lewą nogę, ale Glik naprawił swój błąd. Tak, bo Micański dłużej gra z Golińskim niż Kajado i wie, z której nogi Michał potrafi lepiej uderzyć. Jak najbardziej, widzieliśmy, że świetnie chciał go obsłużyć. Jasiński. Taka zabawa przed własnym polem karnym. Teraz, proszę bardzo, podbiegł Olszar, podbiegł Wilczek, był także Chylaszek, no ale poradzili sobie z tym Lubinianie. Kowalski. Dinis czy Smektała? No, Smektała miał bliżej do piłki, ale już nie udało mu się jej opanować i od rzutu z autu rozpoczynają Lubinianie. Goliński. Odskoczyła mu piłka. Przejął ją Gamla. Ale teraz podanie świetne do Micanskiego, tylko że od zawodnika Piasta. Kajado. Może chyba podobać się Portugalczykom. Często z tej prawej strony potrafi zejść do środka. No, rozpoczął naprawdę w wielkim stylu. Bardzo podoba mi się jego gra. Zresztą i Kolendowicz z drugiej strony też bardzo dobrze sobie radzi. Wiesz co, myślę, że trener Dariusz Fornalak ma na ławce taki mały telewizor i na pewno jest tam transmisja meczu w naszym kanale Orange Sport. Wiesz dlaczego? Bo Maciej Michniewicz przygotowany do wejścia na boisko. No, spodziewaliśmy się tego, tej rozszady. No, na pewno Tomek Podgórski, bo często popełnia błędy, źle się ustawia i z jego strony jest no, duże zagrożenie. Stasiak znów do Kolendowicza. No teraz akurat Podgórski nie popełnia błędu, chociaż bił brawo Robert Kolendowicz Michałowi Stasiakowi za to podanie. Chylaszek. Obok niego Kocot. Chylaszek do Gamli. Jeszcze walka w tej strefie boiska. Kajado. Ale to tak trochę byle dalej od własnej bramki. Szary, Gamla, Muszalik. No, komu? Komu? Tak doświadczony zawodnik nie jednak zagrał w ciemno. Chylaszek już wracał. A tu jeszcze raz zagranie do Micanskiego. Popatrzmy, wyłożenie piłki przez Micanskiego do Golińskiego i świetna interwencja Glika. Tomasz Podgórski schodzi z boiska. Za niego w 29 minucie Maciej Michniewicz.
Oczywiście trener nieraz musi podjąć ryzykowną decyzję. Postawił dzisiaj na Tomka na prawej obronie. Nie ma doświadczenia na tej pozycji. Popełnić sporo błędów, dlatego spodziewaliśmy się, że jak no nie teraz, to później tej zmiany, prawda? Wiesz, myślę, że też ważną rolę odegrała ta żółta kartka dla Podgórskiego w 20 minucie. Wiadomo, jaką szybkością dysponuje Robert Kolendowicz. I to wszystko mogło skończyć się po prostu koniecznością grania przez zespół Piasta w dziesiątkę przez jaką część tego meczu. No a tego oczywiście chciał uniknąć trener Fornalak. Teraz Kajado, nie było faulu zdaniem arbitra. No ale już w starciu Kocota z Szarym ten faul był i Przemysław Kocot upomniany żółtą kartką. Twarde, zdecydowane wejście Kocota, ale sędzia zinterpretował jako brutalne wejście na Sławka Szarego. Żółta kartka. No piłkarz Przemysław Kocot też zapowiadał się bardzo ciekawie, młodzieżowy, niemal etatowy reprezentant Polski. No potem gdzieś ta kariera została nieco zatrzymana. No chyba jakieś tutaj pretensje ma trener Andrzej Lesiak, ale powiem szczerze, że no, faul tutaj był, ale czy na żółtą kartkę, tu już bym dyskutował. Szary. Kowalski. Michniewicz. Smektała do Muszalika. Znów Michniewicz. Gamla. Ładnie pokazał się w środku pola. Ma nieco swobody na lewą stronę do Szarego. No ale to już zagranie do Chylaszka nie było dokładne. Taka właściwie prostopadła piłka, ale zawieszona w powietrzu. Nie miał szans tutaj Chylaszek, żeby do tej piłki dojść. Sławek lepiej by przegrywał tę jeszcze piłkę z Gamlą. Hansen. Świerczewski. Jest po lewej stronie aktywny Kolendowicz, chociaż akurat w ostatnich kilku minutach, podobnie jak Kajado, no, ci boczni pomocnicy Zagłębia nieco słabiej, nieco mniej widoczni. Kocot i Stasiak. Jasiński. Przypomnijmy, 9. minuta, strzał Iliana Micanskiego dający prowadzenie drużynie KGHM Zagłębia. Wyrównanie w 17. minucie po też bardzo ładnym uderzeniu Kamila Wilczka. I na razie na stadionie Piasta w Gliwicach mamy remis 1-1, a za nami już ponad pół godziny gry. I drużyny jakby się obydwie uspokoiły. Taka partia szachów. Jedna drużyna rozgrywa piłkę w ataku pozycyjnym, druga czeka. I to samo za chwilę. Kajado. Na pewno będziemy się mogli spodziewać w wykonaniu odwrotnym. Hansel. Starają się wciągnąć piłkarze Zagłębia, kilku zawodników Piasta na własną połowę, by potem przenieść ciężar gry z wykorzystaniem czy to Kajado, czy Kolendowicza. Teraz indywidualnie Stasiak właśnie do Kolendowicza. Naprzeciwko niego jest już Michniewicz w polu karnym. Micanski rusza, Kolendowicz dośrodkowuje. Jakub Szmatuła utrzymał piłkę w boisku. No Michniewicz teraz blokował jednak to dośrodkowanie Kolendowicza. Kolendowicz rozpoczął z wysokiego C i dzisiaj rozgrywa naprawdę dobre spotkanie ten zawodnik. Muszalik. Szary. Glik i Kowalski. Michniewicz. No dużo kontaktów z piłką Macieja Michniewicza w tych pierwszych minutach. On dopiero od 4 minut jest na boisku po tym, jak zmienił Tomasza Podgórskiego. I znowu w ataku pozycyjnym Piast, a schowane Zagłębie czeka. Szary, jest dobrze Olszar, no ale tam jest także w polu karnym Łukasz Jasiński. Nie dał rozpędzić się Olszarowi, chociaż Olszar utrzymał się jeszcze przy piłce. No i będzie rzut wolny dla drużyny Piasta. Będzie okazja na naprawdę dokładne dośrodkowanie w pole karne. Jasiński popełnił błąd, miał wybić piłkę. Popatrzmy teraz, siatka. No, oczywiście sędzia prawidłowo zainterpretował tutaj rzut wolny dla Piasta Gliwice. A jak rzut wolny, to Chylaszek myślę, że będzie miał ochotę za chwilę na dośrodkowanie. Tym razem chyba Maniek, jednak Muszalik. Aha. Chyba się doczekamy w końcu, że on będzie. No ale zobaczymy. Ustawia dwóch piłkarzy, tam w murze Aleksander Ptak. No tak, Muszalik teraz bardziej z prawej no nogi. No tak to. No.
Muszalik? Mamy się nie zgadzać, tak? To ty mówisz, że Muszalik, ja mówię, że Hielaszek. Dobrze, będziesz miał rację. Ale to jest dobrze, oczywiście, dwóch zawodników. Nie wiadomo właśnie, z której nogi nastąpi dośrodkowanie. Czy odchodząca, czy dochodząca piłka? Hielaszek jednak, a i bramka! Bramka! Bramka dla drużyny! Dla drużyny Piasta, Kamil Glik, świetnie rozegrany stały fragment gry, 34 minuta. No i Zagłębie, które lepiej rozpoczęło to spotkanie, już nie prowadzi, już nawet nie remisuje, już przegrywa w Gliwicach z Piastem 1-2. No ale błąd środkowych obrońców Zagłębia. Jak najbardziej, ale dośrodkowanie, kapitalne dośrodkowanie, bo patrzmy jeszcze raz. I to, cośmy mówili, ten Totolotek, czy Muszalik, czy odchodząca? Czy dochodząca? Jednak świetne dośrodkowanie. Zobacz, jak Jasiński pilnował, tak, oczywiście. No Jasiński tak, 3 metrów prawie podskoczył sobie tylko, natomiast Glik atakował piłkę zdecydowanie. Czy ptak też nie mógł wyjść do tej piłki? Błąd, szkolny błąd, no tak, stoperów. Wszystko też działo się w obrębie pola bramkowego, tam gdzie no mimo wszystko chyba bardziej zdecydowanie powinien interweniować bramkarz drużyny lubińskiej. W pierwszej fazie też Jasiński popełnił błąd w pojedynku z Olszarem. Był rzut wolny i jeszcze teraz drugi, no, już bramkowy błąd w kryciu. Nie pokrył Kamila Glika i Piast prowadzi. Nikt by się nie spodziewał po tych pierwszych minutach, że Piast tu będzie jeszcze w pierwszej połowie prowadził w tym spotkaniu, ale to jest piłka, jak się to wszystko szybko potrafi zmienić. Dinis. A tam wcześniej arbiter dostrzegł faul na Kolendowiczu. No Michniewicz pokazuje to arbiter, że zagrał łokciem. A zatem już drugi prawy obrońca Piasta, który otrzymuje dziś żółtą kartkę. Protestuje co prawda Michniewicz, no ale faktycznie Kolendowicz dzisiaj dobrze dysponowany. Ciężko sobie z nim poradzić. Kręci głową Robert Kolendowicz, no a Lubinianie będą mieli za moment rzut wolny. No, och, to nie było na żadną kartkę. Też mam takie wrażenie, że tutaj upadł Robert Kolendowicz, złapał się za twarz. Tak. Może nieco arbiter dał się nabrać. No a teraz był tam Piotr Świerczewski, ale to ostatecznie Łukasz Hanzel będzie egzekwował rzut wolny. No Piastę przed momentem strzelił gola ze stałego fragmentu gry. Czym odpowie Zagłębie? No by tylko Hanzel dośrodkował lepiej niż niedawno. Teraz wyżej zagrana piłka. Przewrócił się Michał Goliński. Jest jeszcze Kajado, ale spokojnie łapie tę piłkę jako Szmatło. Nawet Łukasz Hanzel dobrze dośrodkował, ale jednak ta piłka była za słabo uderzona, za długo leciała w powietrzu. Łatwa była do zneutralizowania. Tak, tu łatwo się wtedy ustawić, wyczekać. Inaczej egzekwowany rzut wolny niż to takie agresywne, nazwę to, dośrodkowanie Hielaszka, po którym Glik trafił do siatki. Wilczek. Znów rusza Piast. Pokazał się Olszar, no i teraz Jasiński. Dobrze. Stanął na drodze tego podania. Tym razem Jasiński dobrze, dobrze ustawiony. Ale to jeszcze nie koniec akcji Piasta. Jest Hielaszek. No i wywalczył rzut całku, tam już obok niego było dwóch zawodników Zagłębia. No i chyba to wszystko, co mógł w tej akcji zrobić Daniel Hielaszek. Obudził się Piast. To jest już inna drużyna. No tak, takie zwroty akcji w dzisiejszym meczu. Gamla, obok niego Kajado. Fał. I rzut wolny dla Piasta. No i chyba muszą włączyć wszystkie sygnały ostrzegawcze obrońcy Zagłębia i bramkarz Aleksander Ptak. No bo za moment znów... Znowu ta dwójka, no kto? Z Muszalikiem. Nie, wiesz, Hielaszkowi już tyle dzisiaj wychodziło. No, to ostatnie dośrodkowanie też takie świetne. Myślę, że to jakąś taką linią dalej dobrych zagrań Muszalik tym razem zostawi po raz kolejny piłkę Hielaszkowi. Też tak myślę, chociaż... No chyba, że mamy mieć element absolutnego zaskoczenia. No i tak się dzieje i znów jest niebezpiecznie. Słupek! Słupek jeszcze nie koniec tej akcji! No i piłka utonęła w bocznej siatce, po strzale smektały. Ależ było groźnie. Stały fragment gry. No i znów bardzo blisko Piasty zdobycia gola. Jeszcze raz. No naprawdę, bardzo dobre dośrodkowanie tym razem Muszalika. Jak to Piast ma opanowane świetnie te stałe fragmenty gry, naprawdę. Tam Olszar jeszcze absorbował swoją Słupek postawą. Jeszcze dobitka smektały w boczną siatkę.
Świetną okazję. Świetną okazję naprawdę mieli piłkarze Piasta na to, żeby strzelić trzecią bramkę. Zmienia się zupełnie statystyka. Proszę bardzo, Piast już ma 6 strzałów na koncie. Zagłębie nadal więcej, 9. No ale jednak to nie jest to 0 ze strony Piasta, tak jak było po pierwszych 13 minutach meczu. Tak jest. Będziemy na pewno wracać jeszcze do tych pierwszych fragmentów spotkania, kiedy całkowicie dominowała drużyna z Lubina na boisku. Pachniało następnymi bramkami, ale teraz mamy już 2-1 dla Piasta. Dobry mecz, dobry mecz. Interesujące spotkanie. Gamla, Chylaszek. Jeszcze raz Gamla do Szarego. Pokazał się Chylaszek. Interwencja Kocota, no tak nie do końca udana, ale był tam, gdzie być powinien Świerczewski. Strata Kajado. Szary. Szary i Kajado, Portugalczyk górą w tej walce. Aleksander Ptak. No myślę, że zarówno przy pierwszej, jak i przy drugiej bramce dla Piasta można w jakiś sposób pytać o to, czy Ptak zrobił wszystko, żeby piłka do siatki nie wpadła, i można zastanawiać się, Janku, nad odpowiedziami na to pytanie. Ja myślę, że Aleksander tutaj powinien mieć do siebie pretensje. Przy pierwszym strzale piłka przełamała mu rękę, mimo że szła praktycznie w jego światło. A przy drugiej bramce, kto wie, czy nie powinien wyjść, bo to była piłka rzucona w granicach, co prawda świetnie, mocno, silno, ok, ale to był 6 metr. Kolendowicz znów rozpędzał się lewą stroną, tym razem jednak Michniewicz wybił piłkę poza linię boczną. I znów akcja Zagłębia. Diniz w pole karne, za głęboko, tam był Glik. Olszar i Stasiak. Jest Jasiński. Pięć minut do zakończenia pierwszej połowy. Lubinianie. Hanzel. Diniz. Micanski, ale piłka trafia ostatecznie do Kolendowicza. Nieco przypadkowo wyłuskał mu ją Muszalik. Zmektała. Znów Muszalik. Gamla. Kowalski. Glik. Tak jakby już zaczęli sobie układać Zagłębie nieco zawodnicy Piasta. Według tej swojej filozofii, według swoich planów na grę, no ale też muszą być ostrożni. Ale rozegrała się środkowa linia Piasta. Wilczek wykazuje dużą ochotę do gry. Chylaszek bardzo aktywny, prawda? Tu nie chodzi tylko o te dośrodkowania z rzutów wolnych, ale... Gamla i Muszalik też grają na swoim równym poziomie, kontrolują przebieg tutaj wydarzeń w środkowej strefie. Trochę mi brakuje, powiem ci, w drużynie Zagłębia więcej odpowiedzialności za rozgrywanie akcji, za może próby strzałów z dystansu, to jeszcze raz zagranie ręką Chylaszka ze strony Michała Golińskiego. Tu nieco więcej się spodziewałem. Nie widać Golińskiego, a to jest piłkarz, który naprawdę ma taki potencjał, że mógłby stanowić o sile Zagłębia w dużo większym stopniu, niż to dzieje się w dzisiejszym meczu. Chylaszek, dośrodkowanie, no tak, teraz bez błędu. Kolendowicz. Micanski. Hanzel. Jest Świerczewski. Hanzel decyduje się na indywidualną akcję. To był dobry pomysł. Jest Kajado w polu karnym. Goliński. Jest także Micanski. Kajado indywidualnie. Kajado. Ponad bramką. Ale ma łatwość ten zawodnik wygrywania pojedynku 1 na 1. Tym razem dośrodkowanie niedobre. Zeszła mu ta piłka wyraźnie, ale ograł. A trener Andrzej Lesiak, no może ograł Sławka. Chyba patrzeć też na to, co się dzieje. Chociaż no, kibice Zagłębia dopingują, nie tracą wiary. No tu jeszcze jest oczywiście bardzo, bardzo dużo czasu do zakończenia tego meczu. Kajado znów z Szarek. Tutaj nie mają łatwego zadania dzisiaj boczni obrońcy Piasta. Wcześniej Podgórski, teraz Michniewicz z prawej i Szary z lewej strony, bo no to właśnie Kajado i Kolendowicz tymi siłami napędowymi Zagłębia. Za to chyba Piast lepiej wygląda nieco w środku tutaj. Muszalik, Gamla, Wilczek w środku pola opanowali grę. Tak, masz tutaj absolutną rację. Jak początek spotkania, to środkowa linia
Zagłębia dominowała tak teraz. A zadyszka oprócz Hanzela, który tutaj cały czas mi się podoba, gra równo ten chłopak. Natomiast momentami niewidoczny jest Piotr Świerczewski, momentami też niewidoczny jest Goliński. Tu mówimy o środku drugiej linii, bo boki nie ma żadnych zastrzeżeń. I tutaj Kolendowicz i Kajado spisują się bardzo, bardzo dobrze. Dinis. Jest Świerczewski, ale obok niego Michniewicz, który kontroluje tę sytuację. A jednak ten pressing Świerczewskiego opłacił się na tyle, że to zagranie już nie było dokładne, chociaż Dinis no, łatwo dał się uprzedzić Olszarowi. Olszar wziął go na plecy, wymusił faul. No i Piast utrzymuje się przy piłce. Sędzia dał się trochę nabrać, bo tutaj takie sytuacje to też się nie powinno gwizdać. Tutaj widzimy doświadczenie, duże doświadczenie Olszara i spryt. Kowalski. Glik. No jeden z bohaterów pierwszej połowy tego meczu na pewno. Dobra interwencja, powstrzymał niemal już uderzającego z 15 metrów na bramkę Golińskiego, a potem sam w 34 minucie trafił do siatki i dał Piastowi jak na razie prowadzenie. Jeszcze Zagłębie nie rezygnuje, chociaż to już ostatnia minuta tego regulaminowego czasu gry w pierwszej połowie. Kolendowicz i Hanzel. Kolendowicz obok niego Smektała, Kolendowicz schodzi do środka, Kolendowicz, no ale takim strzałem nie zaskoczy się Szmatuły, zwłaszcza jeżeli w przypadku Kolendowicza uderza się z prawej nogi. No brawo, złamał ten atak, złamał tą akcję, poszedł na prawą nogę, no ale trzeba próbować, słuszna może decyzja, oczywiście strzał oglądaliśmy. I będziemy się przyczepiać, że to z prawej nogi, prawda? Oczywiście, ale to tylko na plus mimo wszystko, że lewonożny zawodnik też potrafi zejść właśnie na prawą nogę, uderzyć w światło bramki. Wilczek, no tam do końca był przy nim Goliński, no i to wszystko kończy się, też Świerczewski wcześniej musi uspokajać Świerczewskiego, arbiter tego spotkania. 60 sekund doliczył pan Radziszewski do tych 45 minut. Popatrzmy jeszcze raz, tutaj jest to starcie Wilczka ze Świerczewskim. No a Świerczewski ma już na swoim koncie żółtą kartkę. I będziemy oglądać kolejny stały fragment gry. No, ostatnio był Muszalik, to teraz Muszalik, Chylaszek. No, cały czas mamy tutaj dylemat, bo rzeczywiście ta dwójka zastanawia się przed samym właściwie uderzeniem, kto będzie egzekwował ten stały fragment gry. Ja też nie wiem. Największym ich atutem jest to, że każdy z nich potrafi dzisiaj to robić w sposób bardzo, bardzo dobry. Muszalik. Tym razem Muszalik. Warto mieć takich dwóch zawodników, jednego lewonożnego i drugiego prawonożnego. Jeszcze tak dysponowanych oczywiście jak dzisiaj. O tak dużych umiejętnościach, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. No to Muszalik strzelał, to teraz Chylaszek może powędrować do narożnika boiska, żeby egzekwować rzut rożny. A więc odchodząca piłka. Tak, czyli do Kamila Glika. A gdzie Jasiński? W strefie jednak zobaczymy, kryją, gdzie Jasiński, gdzie ptak. Jest Wilczek zamykający akcję. Jeszcze będzie niebezpiecznie Stasiak. Stasiak pewnie lubi piłkę. Obrońcy Zagłębia w strefie kryją. Nie ma tu indywidualnego krycia. No i w tym momencie ostatni gwizdek w tej pierwszej połowie sędziego Artura Radziszewskiego. Początek pierwszej połowy zdecydowanie dla Zagłębia. Co ważne, poparty bramką Iliana Micanskiego. Potem strzał z dystansu Kamila Wilczka w 17 minucie i wyrównanie. No i w 34 Kamil Glik po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Chylaszka zdobywa prowadzenie dla Piasta. Ale żywy mecz, dużo sytuacji, nie mamy co narzekać. No, oczywiście dobry mecz. Dramaturgia w tej pierwszej połowie i te zmiany, pierwsza część spotkania no, imponowała drużyna Zagłębia, rozpoczęli w wielkim stylu. Dużo sytuacji prowadzeniem. Ale... Janku, teraz mamy już jednego z bohaterów tej pierwszej części meczu w rozmowie z Markiem Jarominem. A ze mną Kamil Glik, zdobywca drugiej bramki dla Piasta. Kamil, no właśnie, pierwsza bramka w Ekstraklasie, nareszcie. No nareszcie, na pewno długo czekałem na tę bramkę, bo miałem też sytuację we wcześniejszym meczu, a na pewno chciałem tą bramkę strzelić jak najszybciej, no nareszcie dzisiaj się udało. Trzeba było takiej bramki Iliana Micańskiego, żebyście w końcu się rozkręcili? Widocznie tak. Źle weszliśmy w mecz, straciliśmy bardzo szybko bramkę. No i na szczęście wzięliśmy się szybko w garcie, strzeliliśmy bramkę na 1-1 i później ze stałego fragmentu gry na 2-1 i póki co jest dobrze. Jaki zatem pomysł i taktyka na drugą połowę?
No na pewno będziemy grali dalej swoje, na pewno będziemy chcieli strzelić trzecią bramkę, jak to się uda, to już będzie na pewno bardzo dobrze, ale Zagłębie to jest bardzo dobra drużyna, więc nie można się zrzemnąć ani na moment. Dziękuję. Dużo racji w tym, co powiedział Kamil Glik. Teraz najciekawsze fragmenty pierwszej połowy to 9. minuta. Ilian Micanski, lis pola karnego, tak o nim się mówiło i tak można mówić. To potwierdza ta sytuacja. Tak, taki Gerd Müller w starym wydaniu. Spokojnie w tej sytuacji 1 na 1 pewnie strzela na 1 do 0 i to okres był dominacji Zagłębia. Aż do 17 minuty, bo wtedy takim strzałem popisał się Kamil Wilczek. No i Aleksander Ptak, mam wrażenie, że mógł lepiej zachować się w tej sytuacji. Chociaż strzał był na pewno piękny. Strzał był dobry, mocne, silne uderzenie, ale Aleksander musi sobie sam odpowiedzieć, czy nie mógł interweniować lepiej przy tym uderzeniu. 34. minuta, Chylaszek, jest Kamil Glik. Podobna bramka do tej, którą wczoraj w meczu akurat Śląska-Wrocław z Polonią Bytom zdobył Tomasz Szewczuk, chociaż tam po rzucie rożnym. Tutaj Kamil Glik strzela bardzo ładną bramkę. Pierwszą w Ekstraklasie faktycznie. Chylaszek świetnie dośrodkował kilka razy, a tutaj kapitalnie zagrał. I Glik bez opieki, a właściwie... A to 38. minuta, tu mogło być już 3 do 1, piłka trafiła w słupek bramki Zagłębia. Tam duże zamieszanie w polu karnym, był tam Olszar. Jeszcze dobijał Smektała, ale trafił w boczną siatkę. Statystyki Zagłębie 11 strzałów, 54% skuteczności. Kolendowicz 3 strzały, wszystkie w